Polska. W zespole Czeremszyna śpiewam i robię to od około 15 lat. Pamiętasz, jak się znalazłem w zespole? Tak, przez koleżankę, która tutaj w Czeremszynie śpiewała wcześniej. Ja ją znałam z warsztatu śpiewu tradycyjnego i przyjeżdżałam do niej po prostu w gości. W ten sposób poznałam Baśkę i Mirka i dostałam propozycję, czy nie chciałabym też dołączyć do zespołu. Oni cię, rozumiem, znali i wiedzieli, że ty potrafisz, tak? Ponieważ ja śpiewałam już wcześniej 2 lata przynajmniej taką techniką śpiewu tak zwanego białego. Uczyłam się od osób z zespołu Drewo, przede wszystkim na początku. No to myślę, że to tak zadziałało na plus, że tą techniką zbliżoną do techniki takiej tradycyjnej, którą śpiewa się tutaj w okolicach Czeremchy, ja, że tak powiem, dysponowałam i no myślę, że to było takim czynnikiem decydującym. Masz bardzo charakterystyczny głos i to słychać na koncertach, bo śpiewasz chyba najwyżej spośród wszystkich tych wokalistów. Najczęściej tak. Tak, najczęściej śpiewam właśnie tym górnym głosem. Natury raczej wysoki głos, albo zaczynałam przynajmniej od takiego wyższego głosu. Śpiewałam też w chórze i w chórze też śpiewałam sopranem, czyli tym wyższym głosem żeńskim, więc siłą rzeczy na warsztatach też raczej tak się przymierzałam do tych wyższych partii, że tak powiem, czy do tych wyższych linii melodycznych. Ale teraz z biegiem czasu trochę przechodzę na dół, jeżeli chodzi o takie śpiewanie moje poza Czeremszyną. No a w Czeremszynie, ponieważ tak się trochę role tutaj ustaliły, że Magda, jedna, druga Magda i Mania śpiewają raczej te niższe partie, ktoś musi śpiewać te wyższe, więc to jestem ja i Baśka też śpiewa. Tutaj padło takie zdanie poza Czeremszyną. Śpiewanie poza Czeremszyną. Istnieje coś poza Czeremszyną dla ciebie? Jak widać, tak, owszem. Śpiewam w chórze, tak raczej gościnnie i okazjonalnie, kiedy rzeczywiście chodziłam na próby regularnie, teraz to jest bardziej od koncertu do koncertu, no tyle, że tam to jest muzyka klasyczna. Totalnie inna bajka, ale myślę, że te dwie techniki się jakoś tam uzupełniają. A czym jest dla ciebie bycie w zespole Czeremszyna? Przede wszystkim niesamowitą przygodą. Myślę, że jakichś takich różnych okoliczności, tak ujmując to ogólnie, z którymi tutaj mogę mieć do czynienia, jeżeli chodzi przede wszystkim o wyjazdy zespołowe. No nie miałabym okazji, że tak powiem, dotknąć w inny sposób. Też poznałam masę świetnych ludzi, nie tylko zespołu, ale też przy okazji koncertów, gdzieś tam znajomi znajomych. I ten krąg cały czas się poszerza. Nie, jestem warszawianką, absolutnie nie udaję, że pochodzę stąd albo że mam jakąś taką łączność, bo nie mam, ale ta technika śpiewu jest mi bliska, te melodie, te pieśni, których się uczyłam, to no jakoś tak tutaj chwyciły mnie za serce, ale no nie planowałam, że tak powiem, dołączania do tego typu zespołu. Ale tak wyszło i z tego się bardzo cieszę, czego dowodem jest to, że już jestem od ładnych kilkunastu lat w zespole. Та й прийду до тебе, три праці.